W naszym instytucie prowadzimy turnusy z gipsowaniem w obrębie kończyny górnej, które są formą terapii wymuszonej konieczności. Terapia ta jest skierowana do dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym z postacią hemiplegii, czyli porażeniem połowiczym, wtedy kiedy jedna kończyna górna i dolna są zajęte. Dzisiaj zdejmujemy Łukasz gips z rączki, ok? Co masujemy? Rękę? Głowę? Tu? W naszym instytucie zajęcia te prowadzone są przez wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych. Przed rozpoczęciem turnusu terapeuta prowadzący przeprowadza badanie pacjenta oraz ocenia funkcję kończyny górnej zajętej. Następnie pacjent ma zakładany gips na zdrową kończynę górną na 24 godziny od 7 do 10 dni pomiędzy. W połowie następuje przegipsowanie ze względów higienicznych. Przez te wszystkie dni, w których pacjent ma zagipsowaną zdrową kończynę górną, uczestniczy w codziennych zajęciach, które są ukierunkowane na poprawę funkcji kończyny zajętej. Bardzo często w naszym instytucie zdarza się, że w tym samym czasie mamy kilkoro dzieci uczestniczących w tej formie terapii, co daje nam jeszcze większe możliwości do kreatywności na zajęciach i wtedy dzieci pracują na terapii razem. Po 7-10 dniach ściągamy gips i rozpoczynamy tydzień terapii bimanualnej, angażującej obie kończyny górne. Następnie cały turnus kończy się ponowną oceną pacjenta oraz oceną funkcji kończyny górnej zajętej i omówieniem wyników z rodzicami. Szeroko paluszki. Zamykamy. Kopsa, super.